Zespół obozów Auschwitz-Birkenau, nazywany przez wielu fabryką śmierci, stał się symbolem zagłady Żydów. To tam stworzono i rozwinięto do niewyobrażalnych rozmiarów przemoc pogardy wobec człowieka. Zielone światło do jego działania dał Heinrich Himmler rozkazem z dnia 27 kwietnia 1940 roku. Około półtora miesiąca później, 14 czerwca, naziści zorganizowali pierwszy masowy transport do obozu. Znalazło się w nim 738 Polaków, w większości działaczy politycznych. Wyruszając z Tarnowa nie wiedzieli, dokąd jadą, jaki czeka na nich los. Tajemnicę rozwiał komendant obozu Karl Fritsch. Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia jak przez komin. Tym samym, jak się później okazało, wydał wyrok śmierci na ponad 1 300 000 ludzi, głównie pochodzenia żydowskiego.